Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak Wam się podoba moje nowe tło, bo ja jestem w nim po prostu zakochana. Ale przechodząc do rzeczy, dzisiaj mam dla Was test na żywo, pierwsze wrażenie. Szminek w płynie z firmy Jeffree Star. Ja mam 3 pomadki w płynie i dzisiaj sobie któreś użyjemy i będę Wam się regularnie pokazywać i pokazywać Wam, jak ta szminka się zjada bądź nie zjada. Ja mam 3 odcienie, jest to Masochist, Celebrity Skin i Leo. Nie wiem, którego dzisiaj użyję, zaraz będę kombinować. Nie wiem jak Wy, ale jestem bardzo podekscytowana. Są to podobno jedne z najlepszych płynek. Są to jedne z najlepszych pomadek w płynie. Jestem bardzo ciekawa, czym tak naprawdę różnią się od jakichś tańszych odpowiedników. Także przechodzimy do rzeczy, nakładamy którąś z nich, zaraz pomyślę którą i do Was wracam. Ja mam takie 3 kolory i jak sobie teraz zerkam w lusterko, to wydaje mi się, że nałożę pomadkę w odcieniu Leo, bo to jest taki ciepły brąz, bardzo podobny swoją drogą, jak nie identyczny, jak ta pomadka z Lovely, też ta w płynie, jak ona się nazywa, Milky Brown, której kolor bardzo mi się podoba, ale konsystencja i utrzymywanie się pomadki jest fatalne. I może to być fajny odpowiednik tej pomadki z Lovely, oczywiście droższy, ale ważne, żeby był skuteczny, prawda? Więc nakładamy sobie na usta. I od razu zauważyłam, że wraz z tym aplikatorem wydobywa się dosyć dużo produktu. Myślę, że całe usta będę w stanie tym obrysować i wypełnić. To nie jest przyjemny zapach. To nie jest jakiś kwiatowy czy waniliowy zapach. Akurat ta szminka nie ma jakiegoś konkretnego zapachu. Taki bardziej chemiczny zapach po prostu. Aplikator jest dosyć wygodny. I tak, ta ilość starczyła mi na całe usta. To jest tak jakby jedna porcja, która starcza na całe usta. Chyba jest ok, mam tutaj małe lusterko, więc też ciężko jest mi stwierdzić, czy na pewno jest wszystko symetrycznie. Ale chyba jest ok. Pomadka powoli zastyga. Troszeczkę widzę, że wyjechałam na dole, więc szybko sobie to wyczyszczę korektorem i do Was wrócę. I tak jak widzicie, pomadkę mam już na sobie, cały czas zastyga. Takie mam wrażenie. Jest to przepiękny kolor, właśnie taki dosyć ciepły brąz. I tak jak to mają matowe pomadki w zwyczaju, ona troszeczkę na ustach ciemnieje, kiedy zastyga i kiedy robi się matowa. Także ja wrócę do Was za jakiś czas z jakąś aktualizacją tego, jak ta pomadka wygląda na moich ustach. Także czekajcie, zaraz się widzimy. Cześć, wracam do Was, żeby podsumować test pomadki w płynie od Jeffree Star w odcieniu Leo. Z tego co pamiętam, nie powiedziałam Wam, która była godzina, kiedy zaczynałam nagrywać, ale to była 14:15. Teraz mamy godzinę 21:30, tak mi się wydaje. Tak, 21:30, także minęło około 7 godzin od nałożenia pomadki. W ogóle jej nie poprawiałam, jadłam 2 posiłki, myłam zęby w międzyczasie, dużo piłam z butelki, ze szklanki. Także nic nadzwyczajnego z nią nie robiłam. Pomadka przeszła standardowy test, jaki przechodzą wszystkie moje pomadki, które nakładam na usta. I przyznam Wam szczerze, że zanim sprawdziłam, jak ta pomadka wygląda na ustach po tylu godzinach noszenia, to dosyć mocno kojarzyła mi się z tą pomadką z NYX Lingerie. Test tych pomadek, a właściwie swatche pomadek, które posiadam i bardzo lubię, już jest na moim kanale, także możecie sobie zobaczyć. Serdecznie Was zapraszam. Chociaż powiem Wam szczerze, że widzę kilka różnic pomiędzy tą pomadką z Jeffree Star a tymi pomadkami z NYXa. Przede wszystkim ta pomadka jest troszeczkę lżejsza w konsystencji. Nie klei się, jednak NYX troszeczkę się klei przez cały czas noszenia. NYX troszeczkę jest taki bardziej gumowy na ustach i troszeczkę cięższy przez to. Bardziej go czuć na ustach po prostu. Ta pomadka jest naprawdę minimalnie wyczuwalna. Oczywiście przez to, że ona jest matowa, czuć bardziej to, że usta mamy takie wręcz spierzchnięte, no ale to jest standard, jeśli wiemy, z czym się je takie matowe pomadki, to jesteśmy na to gotowe.
Co więcej, zauważyłam, że po tylu godzinach noszenia jednak pomadka z Jeffree Star troszeczkę lepiej sobie radzi niż te pomadki z NYXa. Lepiej się utrzymała, mniej się wytarła, więc generalnie widać ten skok jakości. Wyższa cena tutaj faktycznie odpowiada wyższej jakości. Pomadka praktycznie w ogóle nie przychodzi na zęby. Oczywiście kiedy zastyga, no to nie możemy gadać, bo wtedy na pewno będziemy miały wysmarowane zęby, a też nie jest to takie proste, żeby to wyczyścić. Także lepiej skupić się na pomalowaniu, poczekać chwilę, aż pomadka całkiem zastygnie i dopiero możemy swobodnie się wypowiadać. Ja swoje pomadki zamawiałam na stronie Colors Vibe Polska i oni tak naprawdę od niedawna, właściwie od kilku dni, zajmują się sprzedażą kosmetyków od Jeffree Star, ale ceny mają całkiem zachęcające, także podlinkuję Wam na dole, gdzie można je dostać i zachęcam Was do zakupów. Co więcej, moja przesyłka teraz w tym okresie przedświątecznym była dostarczona na następny dzień, także byłam pod wrażeniem tego, jak błyskawicznie realizują zamówienia. Także tak, to by było na tyle, ja już będę kończyć, zmywam wszystko z siebie, bo wieczór spędzam tutaj u siebie w domu, także nie chcę już tej tapety na sobie mieć dłużej, chcę po prostu to zmyć, bo już nie mogę wytrzymać. Poza tym te pomadki kosztują 89 zł, także w porównaniu z MAC-iem, który kosztuje tam 86, te standardowe pomadki MAC kosztują 86 zł, podejrzewam, że nie staniały, to jednak się opłaca, no bo standardowa pomadka jednak troszeczkę słabiej się utrzymuje, nawet jeżeli ma matową formułę, to troszeczkę słabiej się utrzymuje niż właśnie dobrej jakości matowe, płynne pomadki. To by było na tyle, bardzo dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego.